Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale i zarazem kolejnym podsumowaniu meczów Wisły Kraków w tym sezonie, czyli w sezonie 2019-2020. No i słuchajcie, no miły mecz nam się trafił, bo mecz z Jagiellonią został wygrany wysoko przez Wisłę Kraków 3-0 po bramkach Alona Turgemana, Kamila Wojtkowskiego i Aleksandra Bukse. Fantastyczny to był mecz pod względem sytuacji Wisły Kraków, pod względem też goli, bo nie brakowało ładnych bramek, chociażby ta bramka Olka Buksy. No naprawdę mamy wiele powodów do zadowolenia. Gra Wisły Kraków również wyglądała bardzo, bardzo dobrze, bardzo zbilansowanie. Widać, że tutaj praca w okresie przygotowawczym była dobrze wykonana i są tego tutaj efekty. Oceny są różne, ale no, najniższa ocena to jest 3, więc to też świadczy o tym, że i to jest tylko jedna taka ocena, więc wydaje mi się, że to też dobrze świadczy o tym meczu, że faktycznie tej przeciętności było no praktycznie mało, praktycznie w ogóle, a dużo było takiej jakości, dużo ci debiutanci bardzo dobrze się zaprezentowali. Alon Turgeman przecież strzelił bramkę, Georgi Żukow, no fantastyczny mecz w jego wykonaniu, bardzo mi się na boisku podobał. Kuba Błaszczykowski też dużo dawał, duża forma Kuby. Również bardzo mi się podobał przecież Wukan Sawicewicz, który w końcu też odnalazł, gdzieś tam się przypomniał nam ten Wukan z rundy wiosennej, ale tamtego sezonu, więc bardzo dobrze zaczynamy tą rundę wiosenną i oby cały czas ta gra szła do przodu, bo jeszcze są jakby rezerwy, jeszcze ta gra może wyglądać lepiej, a jak będzie wyglądała lepiej, to pierwsza ósemka stoi dla nas czworem i to nie jest teza bez poparcia, to nie jest sformułowanie, które tak sobie powiedziałem, bo jestem nie teges. Nie, po prostu tak uważam, że jeżeli tak jak w polskiej ekstraklasie gra się na takim poziomie i będzie ta regularność utrzymana, to naprawdę do zdobycia jest chyba 30 punktów. Więc uważam, że mówienie cały czas, że tylko się utrzymamy, no jest bez sensu, tak? Jest trochę nie na miejscu nawet. Ja osobiście bardzo wierzę w to, że tej pierwszej ósemce będziemy. Co się nie udało sezon wcześniej, to tutaj się dopełni. No będzie to też niesamowita historia. Jak mówiłem, mecz bardzo dobry w naszym wykonaniu. Oczywiście były fragmenty, które mogły się mniej podobać, które troszkę no, baliśmy się o to, że tam coś się może wydarzyć. Na szczęście się nie wydarzyło. Jagiellonia też zagrała, no mówmy się, słaby mecz. Dosyć była nieskuteczna w swoich działaniach, nie miała pomysłu na ten mecz. To działała na takich indywidualnościach Jesusa Imaza, może Romańczuka, ale to jest za mało, by w tym meczu wygrać, by nawet zremisować, bo Wisła Kraków była naprawdę w tym meczu bardzo dobrze dysponowana, więc tak się to kończy, 3-0, no piękny wynik, ja się tego osobiście nie spodziewałem, bo no mówiłem nawet, że ja wierzę w zwycięstwo Wisły Kraków, że to nie będzie dla mnie jakaś wcale sensacja, ale generalnie rzecz biorąc, no nie wierzyłem w to aż tak, że to będzie taki wynik, że to będzie 3-0, mówiłem gdzieś 1-0, 2-1, tak gdzieś podejrzewałem, że tak może się stać, ale nie, że będzie to wynik 3-0, tego na pewno się nie spodziewałem, a my przejdźmy sobie do ocen, jeszcze coś o tym meczu na pewno powiemy pod koniec tego materiału, troszkę szerzej, tutaj tak chciałem tylko nakreślić pewną tutaj historię, scenerię, to co się wydarzyło w sobotę. Michał Buchalik, minus 4, tak oceniłem jego grę. No mógłbym wyżej oczywiście, bo nie puścił żadnej bramki, prezentował dosyć wysoki poziom moim skromnym zdaniem, ale no nie, no generalnie nie ma się do czego przyczepić, oprócz jednej rzeczy, te wybicia były nerwowe, one oczywiście też często wynikały z tego, że dostawał złe podania od swoich kolegów,
ale jednak no, nie amanował spokojem, dosyć nerwowo, często te wybicia były no, fatalne, no, źle trafiał w tą piłkę. No, ja wiem, że to się zdarza i to nie jest, Michał Buchalik nie jest pierwszym bramkarzem, który to robi, szczególnie w Ekstraklasie i myślę, że w europejskiej piłce też się to zdarza, nawet w takich mocnych ligach, ale musimy na takie rzeczy zwracać uwagę, no i po prostu oceniłem go przez to troszkę niżej. Myślę, że tutaj gdyby nie to, to 4 miałby, bo też umówmy się, nie miał jakichś ważnych interwencji. Tutaj raczej Jagiellonia nie trafiła po prostu w bramkę i dlatego też ten mecz no, nie przyniósł Jagiellonii żadnej bramki, z czego się cieszymy, bo Michał Buchalik, no, że tak powiem, po raz kolejny to nie przesadzam, bo tych czystych kont nie było zbyt wiele w rundzie jesiennej, ale cieszy, że w końcu te czyste konto jest na koncie Michała Buchalika. A my przechodzimy sobie do kolejnego zawodnika, jest to Maciek Sadlo, który dostał najniższą ocenę ode mnie, 3, ponieważ od Maćka wymagam po pierwsze troszkę więcej, a po drugie Maciek zagrał po prostu przeciętnie, jak nawet dobrze w jakiejś akcji się zachował, to później w kolejnej zagrał totalny piach. No ta jego słynna akcja, to nie wiem co on próbował robić, no zagranie po prostu nieudane, nie wiem, tak jakby chciał bramkarza lobować, czy nie wiem co on tutaj miał na celu, ale na pewno nie to, by zdobyć bramkę czy zagrozić w jakiś sposób bramkarzowi Jagiellonii, więc jego gra również no nie była fantastyczna. Myślę, że troszkę no braku, jeszcze widać, że Maciek, no coś tu nie funkcjonuje tak jakbym ja tego chciał i od niego oczekiwał, więc 3, ale wydaje mi się, że też nie było jakoś fatalnie, też wiecie, dlatego nie dostał, wydaje mi się, że też nie jest jakaś zła ocena, mogła być oczywiście wyższa dla niego, nawet się zastanawiałem, czy nie dać mu wyższej, ale stwierdziłem, że tak to widzę i oczywiście możecie się z tym nie zgadzać, ale jakoś Maciek no mi się w tym meczu tak średnio podobał, więc stąd taka ocena. A my przechodzimy dalej. Lukas Klemens dostał taką czwóreczkę, jak to można powiedzieć, solidna czwóreczka, dosyć dobrze w defensywie. No jednak no, jego inne zagrania były na słabszym poziomie, ale defensywnie, za defensywę dostaje po prostu taką ocenę 4. Myślę, że tutaj nie trzeba dużo komentować. Jakieś drobne błędy może były, ale nie na tyle duże, by tą ocenę gdzieś tam zmniejszyć. No i mamy też zawodnika, który no w końcu mamy środkowego obrońcę. Jest to Hebert, no znana postać, bardzo tutaj chwaliłem ten ruch Wisły Kraków na wcześniejszych materiałach, no bo faktycznie w tym meczu również udowodnił to, że jest wartościowym piłkarzem, stąd dałem minus 5, bo były jakieś może drobne błędy, ale no kapitalny mecz jego i jestem z niego bardzo zadowolony. Szkoda, że tylko jedną połowę, więc też ciężko oceniać zawodnika po pierwszej połowie, ale no jeśli mam oceniać tylko pierwszą połowę, no to genialnie, no niestety na drugą nie wyszedł, naciągnięta łydka, ale podobno wszystko jest ok, to nie jest jakaś, to po prostu parę dni, że tak powiem, odpoczynku gdzieś tam i będzie dobrze. Będzie dobrze, bo już chyba w tym tygodniu normalnie trenuje z drużyną, także nie ma takiego jakiegoś problemu ze strony tego zawodnika, więc minus 5 i brawa i będzie pewnie do dyspozycji w kolejnym meczu, także nie martwimy się tym jakoś specjalnie. Łukasz Bulliga to też jest zawodnik, który zasłużył na oklaski, bo nie tylko, że asystował przy pierwszej bramce, to też aktywnie, że tak powiem, był w polu karnym Jagiellonii i w pierwszej i drugiej w połowie no próbował gdzieś tam no, że tak powiem rozładować, Jezus Maria, jakich ja słów używam, no nie, po prostu faktycznie bardzo dobrze był aktywny w akcjach Wisły Kraków, no i to mi się podobało, to był taki Łukasz Bulliga, wydaje mi się, w najlepszym wydaniu, stąd dostał taką no, zachęcającą piątkę, bez minusa, bo oczywiście można by było się przyczepić, ale z sympatii troszkę i może dlatego, że faktycznie no, musimy to docenić, bo tutaj duży progres został poczyniony względem ostatnich spotkań, bo naprawdę tutaj zdecydowanie no, najlepszy mecz chyba w tym sezonie Łukasza Bulligi. Wulnet Basza też dostał piątkę, no praktycznie bez błędy, może w pierwszej połowie coś tam jakieś błędy były, przecinał, bardzo dobrze te piłki rozprowadzał, także
nie ma co dyskutować. Piąteczka. Giorgi Żukow. Minus piąteczka. Za jakieś takie drobne błędziki, ale to, co chłop ma charakter. To, co jakie ma umiejętności, ile siatek tam założył zawodnikom Jagiellonii, to też mnie jakby bardzo cieszy. No i przede wszystkim bardzo dobre spotkanie. Dużo pokazał, jednak debiut to jest jakaś zawsze trema, a on pokazał, że pomimo, że ta trema była widoczna u niego, to zagrał bardzo dobre spotkanie. Stąd ocena minus 5, bo w paru sytuacjach mógł się lepiej zachować, brakło zdecydowania, szczególnie w pierwszej połowie, ale wydaje mi się, że to było dobre spotkanie w jego wykonaniu i trzeba go za to naprawdę pochwalić. No i mamy Vukana Savicevicia, który jest w formie, słuchajcie, jest w formie, że to nie jest taki najlepszy Vukan w takim najlepszym wydaniu, ale to jest Vukan, który gra niesamowicie tak ryzykownie, ale przez to dużo Wiśle Kraków daje i w tym meczu było to widać. No przede wszystkim ta pierwsza bramka, no to jest duża zasługa właśnie Vukana Savicevicia. Cały mecz grał bardzo dobrze jest przygotowany do tego sezonu i wydaje mi się, że jest mocnym punktem Wisły Kraków. No i mam nadzieję, że będzie tak cały czas. Dobrze, no a my przechodzimy do Kamila Wojtkowskiego, który zdobył bramkę i nie dość, że zdobył bramkę, to zagrał całkiem dobre spotkanie, dlatego też dostał plus 4. Myślałem o minus 5, ale parę błędów też, wiecie, czasami brakło, ten dribbling był taki z samym sobą, jak to często lubię mówić, ale było okej, stąd ocena plus 4. Błaszczykowski na minus piąteczkę, jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej, o tak powiem. Dużo, no miał asystę przede wszystkim przy bramce Olka Buksy, przede wszystkim dużo dynamiki, no miał takie jedno, nawet za to dostał tą minus piątkę, w pierwszej połowie miał takie fajne uderzenie na woleję, ale poszło w trybuny, więc no, ta akcja mu nie wyszła wtedy, to zagranie. Ale no oprócz tego no ciężko się jest przyczepić do Kuby. Kuba daje niesamowitą energię zespołowi, daje, też jest w formie, to po prostu widać. Ktoś może mówić, że polska liga, ale naprawdę Kuba daje radę i na Kubę się fajnie patrzy. Widać, że też uśmiech na twarzy mu nie schodzi, bo po prostu jest zadowolony z tego, co udało się zrobić, z pracy, jaką wykonał podczas okresu przygotowawczego, więc jest po prostu dobrze i z tego się po prostu trzeba cieszyć. A my przechodzimy sobie już do ostatniego zawodnika, Alona Turgemana, który dostał ode mnie minus 5. Dlaczego? Za tą jedną sytuację, której nie skończył. A oprócz tego, wiecie, do tego zawodnika trzeba podchodzić troszkę inaczej, ponieważ on trenował, słuchajcie, wyobraźcie to sobie, miał 3 treningi. No, podczas 3 treningów no ciężko mówić, żeby się zgrać z chłopakami, a jednak pokazał w tym meczu, że ma po prostu umiejętności. Bronią go umiejętności, bardzo zawodnik, który bardzo czuje grę, który gdzieś tam rozumie też grę, więc to jest wielka jego zaleta. Oczywiście w wielu momentach gdzieś tam brakło może właśnie tego zgrania, ale bardzo mi się podobał. Bardzo taki dynamiczny, dobrze wybiegany, no, motoryka jest naprawdę na wysokim poziomie. Widać, że te słowa, które były mówione na jego temat w Austrii Wiedeń, tutaj no, znalazły odzwierciedlenie po prostu w jego grze. I to jest fajne i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej dobry prognostyk na resztę tego sezonu. No i oczywiście powiedzmy o tych, którzy weszli w drugiej połowie. Rafał Janicki, troszkę zmiana wymuszona ze względu na kontuzję Heberta, ale 3. No niczego nie zawalił, ale niczego też wielkiego nie zrobił, więc tak przeciętnie go po prostu oceniam. No tak typowy Rafał Janicki, tylko no, nie popełnił jakiegoś rażącego błędu, ale było tam nerwowo, gdy tylko piłka szła w jego stronę, także no nie jestem fanem tego zawodnika, jak pewnie zauważyliście, dlatego oceniam go tutaj na 3. Mak, resztę zawodników, Michał Mak na plusik na pewno i Olek Buksa, przy nim się zatrzymamy trochę, no bo oczywiście nie mogę mu wystawić oceny, no bo grał za krótko po prostu, ale no Olek Buksa, no piękna bramka, no kluby się o niego, przepraszam was tutaj za ten odgłos, kluby ekstraklasy, najsilniejsze kluby w Europie
No, szczególnie agenci się zabijają o niego, ale również kluby zapytają, no, dają jakieś zapytania Wiśle, czy czasem by nie chcieli. I no, są takie pogłoski, że no, Oleg Buksa może rozwiązać wszystkie problemy Wisły Kraków, bo no, no jest mocno wyceniany. Na pewno Wisła Kraków, jak go będzie chciała, że tak powiem, sprzedać, no to sprzeda go przynajmniej za, no, wydaje mi się, z takim talentem, że no, nawet nie wiem, czy pod 5 milionów euro nie dojdzie. Więc no, to by powodowało, że problemy Wisły Kraków się no, skończą. Ale też z drugiej strony jest taki trochę dylemat, że nie chcemy się tego zawodnika pozbywać, bo po prostu może się okazać, że będzie strzelał, nie wiem, po 20 bramek w sezonie za, nie wiem, sezon czy dwa. Także no, wydaje mi się, że warto tego zawodnika jeszcze przetrzymać, no ale to są już decyzje ekonomiczne, wiecie. Jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że Wisła Kraków jest w takiej sytuacji, jakiej jest i no, jeśli chodzi o pewne sprawy finansowe, no to nie może wybrzydzać i to jest chyba problem główny Wisły Kraków pod względem sportowym, że czasami jest taki problem, że nie mogą za bardzo pod tym sportowym kątem się skupić, tylko często tym właśnie muszą ten kąt taki organizacyjno-finansowy po prostu im tutaj, no, robi sajgon, no, bo po prostu muszą bardzo oszczędzać, muszą bardzo mądrze wydawać te pieniądze, które gdzieś są w budżecie. No ale cieszy to, że jednak te transfery zostały przeprowadzone dobre i myślę, że teraz będzie tylko lepiej. No tak, tak to widzę. Oleg Buksa, piękna bramka. Alon Turgeman również bardzo dobrze się prezentował w tym meczu. No i Kamil Wojtkowski, no, pokazał też, że no, ma jakąś przydatność, jest całkiem dobrym młodzieżowcem i wygląda fajnie. No słuchajcie, no tak to wygląda, takie są oceny moje za ten mecz dla Wiślaków. Cieszy mnie to ogromnie, zwycięstwo Wisły Kraków, bo wiecie, po tylu bałem się tego meczu. Miałem takie, wiecie, bo to pierwszy mecz, tak nie wiesz, czego się spodziewać, pomimo tego, że no gdzieś te sparingi były niezłe, ale to są sparingi, a normalny mecz ligowy, no to jest coś zupełnie innego. To wyszło, Wisła Kraków zagrała naprawdę bardzo dobre spotkanie, także gratuluję drużynie, tak, Wisła nigdy nie zginie, to hasło jest też bardzo tutaj ważne. No i cóż, ja chyba nie będę przedłużał, zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, jeśli chcecie być oczywiście na bieżąco. No i również, no cóż, mam nadzieję, że wypowiecie się w komentarzach, bo w końcu, no myślę, że to może Wisła Kraków pociągnie jakąś serię, bo tu już mamy trzeci mecz z rzędu ze zwycięstwem, także to jest też bardzo pozytywne i oby ta seria trwała. Nie wiem, może 7-8 meczów z rzędu wygranych, no i wtedy ta pierwsza ósemka, no, przybliży się, wyraźnie przybliży się do Wisły Kraków. A ja dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia. Piona!